Ewangelia Marka, rozdział 6. Potem wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony. Towarzyszyli mu jego uczniowie. A gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchaczy dziwiło się i zastanawiało. Skąd on to ma? Co to za mądrość, która jest mu dana? I takie cuda, które się dzieją przez jego ręce? Czy to nie jest ten cieśla, syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? I czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? I stopniowo odwracali się od niego. Wówczas Jezus zwrócił im uwagę. Nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem, tylko we własnej ojczyźnie, w gronie swoich krewnych oraz we własnym domu. Przez to nie był w stanie dokonać tam żadnego cudu, tylko na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich i dziwił się ich niedowiarstwu. Ponadto obchodził okoliczne wsie i nauczał. Następnie przywołał do siebie 12 i zaczął ich wysyłać po dwóch, dając im władzę nad duchami nieczystymi. Polecił im, aby nie brali na drogę nic oprócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie, lecz by obuli sandały i nawet nie wkładali dwóch tunik. Potem dodał: gdziekolwiek wejdziecie do domu, korzystajcie z jego gościny aż do odejścia. A gdyby was gdzieś nie przyjęto, ani nie chciano wysłuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie pył z waszych stóp na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i zaczęli wzywać ludzi do opamiętania. Wyganiali przy tym wiele demonów oraz namaszczali olejem i uzdrawiali wielu chorych. I usłyszał o nim król Herod, gdyż jego imię stało się głośne i mówiono: Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego przejawia się w nim taka moc. Inni utrzymywali: to Eliasz. Jeszcze inni głosili: to prorok, po prostu jeden z proroków. Herod, gdy to usłyszał, stwierdził: to Jan, którego ja kazałem ściąć, to on z martwych stał. Sam Herod bowiem posłał żołnierzy, aresztował Jana i osadził go w więzieniu. Powodem była Herodiada, żona jego brata Filipa, którą sam pojął za żonę. Jan wytykał mu to, mówiąc: nie wolno ci mieć żony twego brata. Herodiada czuła więc niechęć do Jana i chciała go zabić, ale nie była w stanie. Herod bowiem obawiał się Jana, przekonany, że to człowiek prawy i święty. Z tego powodu chronił go, a kiedykolwiek go słuchał, czuł się wielce zakłopotany, chociaż słuchał go chętnie. Okazja nadarzyła się w dzień urodzin Heroda. Wyprawił on wtedy ucztę dla swoich dostojników, dowódców i całej galilejskiej elity. Otóż córka tej właśnie Herodiady zatańczyła i swym tańcem urzekła Heroda oraz jego gości. Król powiedział dziewczynie: poproś mnie o co chcesz, a dam ci. Przysiągł jej natomiast wiele: dam o cokolwiek poprosisz, choćby połowę mojego królestwa. Wtedy dziewczyna wyszła i radziła się matki: o co warto dla siebie poprosić? Ta zaś odparła: poproś o głowę Jana Chrzciciela. Wróciła więc szybko do króla i powiedziała: chcę, byś mi tu zaraz dał na półmisku głowę Jana Chrzciciela. Króla ogarnął smutek, lecz ze względu na przysięgę i na gości nie chciał jej odmówić. Wysłał więc zaraz żołnierza ze straży przybocznej i rozkazał przynieść głowę Jana Chrzciciela. Żołnierz poszedł zatem i ściął go w więzieniu. Następnie przyniósł jego głowę na półmisku i dał ją dziewczynie, a ta swojej matce. Gdy usłyszeli o tym uczniowie Jana, przyszli, wzięli jego ciało i złożyli je w grobie. Potem apostołowie zeszli się u Jezusa i opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. Wtedy powiedział im: niech teraz każdy z was uda się samotnie na odludne miejsce i tam trochę odpocznie. Wiele bowiem osób przychodziło i odchodziło, tak że nie mieli nawet czasu na posiłek. Odpłynęli więc łodzią na odludzie, aby pobyć w samotności. Lecz zauważono, jak odpływają, i wielu ich rozpoznało. Dlatego lądem zbiegli się tam ze wszystkich miast, nawet ich wyprzedzili. Gdy więc wyszedł, zobaczył wielki tłum ludzi i zlitował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza. A potem zaczął ich uczyć wielu rzeczy.
A gdy zrobiło się już późno, uczniowie podeszli do Jezusa z taką radą. Miejsce to jest puste i godzina już późna. Rozpuść ich, niech idą do okolicznych zagród oraz wsi i kupią sobie coś do jedzenia. A on na to. Wy dajcie im jeść. Wtedy go zapytali. Czy mamy iść nakupić chleba za 200 denarów i dać im zjeść? Ile macie chlebów? Zapytał. Idźcie i zobaczcie. A gdy się upewnili, odpowiedzieli. 5 i 2 ryby. Wtedy polecił im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Rozłożyli się więc gromada przy gromadzie, po 100 i po 50. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i pobłogosławił. Następnie łamał chleb i dawał swoim uczniom, a ci kładli go przed ludźmi. Także 2 ryby rozdzielił między siedzących. I jedli wszyscy i nasycili się. Potem zebrali 12 koszy pełnych kawałków chleba i ryb. Tych zaś, którzy jedli chleb, było 5000 mężczyzn. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, żeby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora, w kierunku Betsaidy, a jego zostawili, aby rozpuścił tłum. Po rozstaniu się z ludźmi odszedł na górę. Chciał się pomodlić. Tymczasem nastał wieczór, łódź była na środku jeziora, a on sam na lądzie. Wówczas zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach, gdyż wiatr mają przeciwny, i około 4 nad ranem przyszedł do nich po falach i chciał ich wyminąć. Oni jednak, gdy go zobaczyli idącego po wodzie, pomyśleli, że to zjawa i krzyknęli. Wszyscy go bowiem zobaczyli i przestraszyli się. Lecz on natychmiast odezwał się. Odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. I gdy wszedł do nich do łodzi, wiatr ustał, a oni wręcz zastygli w zdumieniu. Nie rozumieli bowiem tego, co się zdarzyło z chlebami, gdyż ich serca były nieczułe. Po przybyciu na drugą stronę przybili łodzią do ziemi Genezaret. Gdy tylko Jezus wyszedł z łodzi, ludzie zaraz go rozpoznali. Obiegli zatem cały ten obszar i tam, gdzie jak słyszeli przebywa, zaczęli na posłaniach znosić ludzi z różnymi dolegliwościami. Gdziekolwiek więc wchodził do wsi, do miasta lub do osady, wynosili na place chorych i prosili go, by im pozwolił dotknąć choć skraju swojej szaty. Ci zaś, którzy go dotknęli, doświadczali uzdrowienia.